Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Gość Dnia. Dzisiaj ze mną w studio dawno niesłyszana na naszej antenie Magda Banasiak, adiunkt Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Witam Cię bardzo gorąco po długiej przerwie. Witam serdecznie Ciebie i Państwa. W weekend odbywała się w Ciechanowie największa doroczna impreza plenerowa organizowana przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Chciałam zapytać o spotkania z historią i o frekwencję, bo pogoda chyba nie była najłaskawsza. Pogoda nie dopisała, ale nasi turyści, goście, którzy odwiedzali Zamek Książąt Mazowieckich, dopisali. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Impreza odbywa się już od kilku lat. Wcześniej to były spotkania ze średniowieczem, później zaczęliśmy zmieniać troszeczkę formułę ze względu na to, że w okolicach pojawiało się coraz więcej imprez średniowiecznych. W tym roku hasłem przewodnim był najazd Litwinów na Mazowsze. Współorganizatorem była Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, a także dofinansowano nas z Urzędu Miasta Ciechanów, za co panu prezydentowi Krzysztofowi Kosińskiemu serdecznie dziękujemy. W tym roku Litwini najeżdżali na nas, a powiedz, jakie były tematy poprzednich spotkań z historią, bo też były ciekawe. Tak, mieliśmy Cesarstwo Rzymskie i Barbarikum, mieliśmy również Potop Szwedzki, śladami trylogii, byliśmy również na dworze Królowej Bony. To w takim razie powiedz, jak wyglądał scenariusz weekendowych wydarzeń na zamku, co się działo i ilu tych gości zwiedzających mieliście? Mieliśmy pokaz artylerii czarnoprochowej, był również teatrzyk w wykonaniu teatru rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry, który przedstawił Kota w butach. Zainteresowanie teatrzykiem było ogromne ze strony dzieci. Dla nich również przygotowaliśmy różne gry i zabawy średniowieczne na dziedzińcu, a także poza dziedzińcem, bo w tym roku nie tylko na dziedzińcu odbywała się impreza, także wokół zamku. Był przygotowany również turniej konny, były pokazy w wykonaniu książęcej drużyny, był pokaz sokolniczy, oprócz sokołów mieliśmy również jastrzębie, sowy, które cieszyły się również dużym zainteresowaniem. Można było też podziwiać łucznictwo konne, a na koniec była gala profesjonalnych walk rycerskich. Ilu widzów zobaczyło te wszystkie atrakcje? Szacunkowo. Ogólnie wzięło udział kilkaset osób. To były grupy różne wiekowo. Zarówno to były dzieci z rodzicami, jak i starsi. Zarówno mieszkańcy Ciechanowie, jak i przybyli goście spoza naszego obszaru. Ale to już za nami. Impreza odbyła się w weekend, jak wspomniałyśmy. Natomiast najbliższe dwa nadchodzące miesiące, wrzesień i październik, wyglądają bardzo pracowicie dla muzeum. Już za 3 dni otwieracie wystawę. Tych wystaw będzie kilka. Będzie też rodzinna niedziela, będzie zajazd szlachecki. O tych nadchodzących wydarzeniach teraz proszę opowiedz. Najbliższe wydarzenie to jest otwarcie wystawy Stanisława Borysowskiego Malarstwo i grafika ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Otwarcie wystawy 7 września o godzinie 17. Zapraszamy serdecznie do budynku ekspozycyjnego muzeum przy ulicy Warszawskiej 61. Co będzie można konkretnie zobaczyć na tej wystawie? Ile prac? Będzie kilkanaście prac, zarówno dotyczących malarstwa, jak i grafiki. Pani Kroplewska, która jest komisarzem wystawy z ramienia Muzeum Okręgowego, pani Anna Kroplewska będzie oprowadzała turystów po tej wystawie. Nawiązując do tej wystawy, będzie przygotowana również rodzinna niedziela, która odbędzie się 17 września. Z ramienia muzeum komisarzem wystawy jest pani Elżbieta Długołęcka. Pani Ela poprowadzi warsztaty z malarstwa dla dzieci. Rodzinna niedziela. W jakich godzinach można się zjawić? Czy ilość miejsc jest ograniczona? Ilość miejsc nie jest ograniczona. Można przyjść w godzinach od 11 do 15. Będzie przygotowanych moc atrakcji. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. A dzieci w jakim wieku mogą wziąć udział w tej rodzinnej niedzieli? I czy dla rodziców, tudzież dziadków, też znajdzie się jakieś ciekawe zajęcie?
Rodzinna niedziela, tak jak nazwa wskazuje, jest przewidziana dla całych rodzin. Bez względu na wiek, mogą przychodzić rodzice z małymi dziećmi, mogą przychodzić już ze starszymi, mogą przychodzić całe rodziny wielopokoleniowe. Na pewno dla każdego znajdzie się ciekawa praca do wykonania. Mhm. I to będą teraz plastyczne warsztaty. Tak, malarstwo i grafika, właśnie plastyczne warsztaty będą atrakcją rodzinnej niedzieli. Mhm, i przy okazji będzie można zobaczyć wystawę. Tak, na którą serdecznie zapraszamy Państwa. Mhm. Co jeszcze? Co jeszcze we wrześniu, co jeszcze w październiku? We wrześniu jeszcze będzie otwarcie wystawy, 20 dokładnie września, o godzinie 17, otwarcie wystawy Rycerze i Damy Średniowiecza w rekonstrukcji. Wystawa przygotowana również we współpracy z Chorągwią Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej pod dowództwem Tomasza Dudy. Komisarzem wystawy jest kierownik działu naukowo-oświatowego, pan Piotr Banasiak. Na wystawie będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozowiska, uzbrojenia, damskie stroje średniowieczne, ceramikę, sprzęty codziennego użytku, a także wystawę wzbogacą oryginalne eksponaty ze zbiorów naszego muzeum. Mm-hmm. I gdzie ta wystawa będzie pokazana? Wystawa będzie pokazana w budynku ekspozycyjnym i będzie można ją obejrzeć do końca listopada. Mm-hmm. Także zapraszamy 20 na otwarcie wystawy. Jak rozumiem, na wernisażu będzie przewodnik, komisarz wystawy opowiadał o tych wszystkich eksponatach. Tak, oczywiście. I będzie przygotowana mała niespodzianka. Mm-hmm. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To mamy wrzesień. A co w październiku? We wrześniu jeszcze mamy... Tak, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wraz ze wszystkimi ekspozycjami przy ulicy Warszawskiej 61, Zamkiem Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, a także z Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie przygotowało weekend seniora z kulturą. Wzięliśmy udział w takiej akcji 60+ Kultura i w dniach 23-24 września zapraszamy wszystkich seniorów do bezpłatnego zwiedzania wszystkich ekspozycji muzealnych. Mhm. Czyli seniorzy, czyli ile? 60+. 60+. Czy obowiązkowo trzeba mieć kartę seniora, żeby skorzystać z tej oferty? Jak niekoniecznie. Wystarczy pokazanie legitymacji seniora lub dowodu osobistego, żeby potwierdzić po prostu wiek. Mhm. Czyli co będą mogli seniorzy zobaczyć w te dwa dni? Będą mogli zobaczyć wystawę, tak jak już wspomniałyśmy, wystawę Stanisława Borysowskiego, malarstwo i grafikę, wystawę Rycerze i Damy Średniowiecza, również wystawy, które znajdują się w dworku Aleksandry Bąkowskiej, dom Aleksandra Świętochowskiego w Gołodczyźnie, dworek drobnoszlachecki, a także zwiedzić sobie Zamek Książąt Mazowieckich. Mhm. I zobaczyć ekspozycję na zamku. Tak, zapraszamy serdecznie. Baszty, czy można wchodzić też na baszty? Oczywiście, zapraszamy serdecznie. A na koniec września w godzinach od 12 do 17 zapraszamy wszystkich na kolejną imprezę plenerową. Jest to kolejna duża impreza naszego muzeum. Do zespołu parkowo-dworkowego w Gołodczyźnie. W programie imprezy Moc Atrakcji swój warsztat zaprezentuje... To będzie zajazd szlachecki, bo zajazd nie powiedziałaś. A, przepraszam najmocniej. To będzie zajazd szlachecki, impreza historyczno-widowiskowa, podczas której będziemy mogli zobaczyć warsztat mincarza, kołodzieja, kowala, pokazy strzelania z czarnego prochu, scenki rodzajowe, sejmików szlacheckich, najazd na karczmę, popróbować jadła szlacheckiego, i posłuchać muzyki tamtych czasów. Mm-hmm. Jakbyś mogła, Magda, przypomnieć naszym słuchaczom, co to w zasadzie jest ten zajazd, bo one się kiedyś te zajazdy szlacheckie odbywały. Co to jest za wydarzenie? Jest to duża impreza plenerowa, na której zbierają się kupcy, rzemieślnicy, przygotowywane są różne pokazy. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości i serdecznie Państwa zapraszamy na nią. Rozumiem, że będą w strojach z epoki ci wszyscy uczestnicy tego zajazdu.
Tak, oczywiście. Szlachciców będzie można w kontuszach zobaczyć, tak? Tak, można się sfotografować, można będzie przymierzyć stroje szlacheckie. Zapraszamy serdecznie. Mhm. Czy będzie można wykuć własnoręcznie monetę albo, nie wiem, spróbować rzemiosła kowala czy jakiegoś innego? Tak, będzie można na przykład barwić tkaninę, będzie można również ulepić garnek lub inne naczynie właśnie z gliny. Będzie można spróbować swoich sił w wikliniarstwie, a także zatańczyć tańce cygańskie i ludowe. Mhm. Rozumiem, że to będą jakieś warsztaty tego tańca, tak? Tak. Najpierw ktoś pokaże, jak trzeba, później będziemy mogli wszyscy razem spróbować. To przypomnij jeszcze, kiedy ten zajazd i gdzie można uzyskać jakieś informacje na temat zajazdu. Zajazd szlachecki 30 września w Zespole Parkowo-Dworkowym Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie w godzinach od 12 do 17. A wszystkie informacje bieżące będzie można zdobyć na naszej stronie internetowej. Mhm. No to wrzesień też huczną imprezą plenerową zamkniecie, to jeszcze powiedz, co w październiku muzeum przygotowało. Zarówno we wrześniu, w październiku, jak i w pozostałe miesiące zapraszamy serdecznie szkoły, nauczycieli i uczniów na różne warsztaty i lekcje muzealne. Każda z tych lekcji może być również na indywidualne zamówienie nauczyciela. Wykaz takich lekcji i warsztatów na naszej stronie internetowej, a także w informatorku, który dotrze do szkół niebawem. Bo rozumiem, jest w produkcji. Tak, oczywiście. Magda, mamy za sobą 2 miesiące wakacyjne. Czy to były udane, jeśli chodzi o frekwencję, miesiące wakacje dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej? Tak. Te 2 miesiące zwiedziło kilkanaście tysięcy osób, zwiedziło wszystkie ekspozycje muzealne. Największą oczywiście popularnością cieszy się Zamek Książąt Mazowieckich. Tam również odbywały się raz w miesiącu niedzielne spotkania z historią ożywioną. Można było wziąć udział w różnych warsztatach i myślę, że życzymy sobie w przyszłości też tak dużej frekwencji. Mhm. Czyli ten pomysł z tą imprezą cykliczną spotkań z historią ożywioną był jak najbardziej trafiony. Tak, i myślę, że powtórzymy go w przyszłym roku. To jeszcze przypomnij, cóż to były za spotkania, na czym one polegały? Były to spotkania, tak jak nazwa wskazuje, z historią ożywioną, czyli osoby, które przybywały tego dnia na dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, mogły pograć na przykład w średniowieczne szachy, mogły dotknąć niektórych przedmiotów. Ostatnio był u nas błazen, który cieszył się naprawdę dużą popularnością. Można było przymierzyć jego czapkę, zobaczyć na własne oczy, jak wyglądał pełen strój błazna, dowiedzieć się ciekawych informacji, dlaczego w ogóle był błazen na dworze. Bo to nie była taka sobie bez znaczenia postać, tylko tak, oczywiście, bardzo ważną funkcję pełnił. Tak, i nawet pełnił kilka takich funkcji oprócz rozrywkowej. Bardzo często wiedział więcej niż inni i donosił władcy, co się dzieje na jego dworze. Takie trzecie ucho króla. Tak, dokładnie. Mhm. A przy okazji uczestnicy spotkań z historią ożywioną mogli zobaczyć ekspozycje przygotowane na zamku. I czy właśnie podczas tych spotkań z historią ożywioną większą frekwencję odnotowywaliście, czy w inne dni też byli chętni na zwiedzanie zamku? Zamek cieszy się naprawdę dużą popularnością. W tych dniach, kiedy odbywały się dodatkowe spotkania z historią ożywioną, rzeczywiście mieliśmy większy ruch turystyczny na zamku. I myślimy właśnie o tym, żeby kontynuować w następnych latach tego typu imprezy. Ale na spotkania z historią ożywioną trzeba będzie poczekać cały rok. Do następnych wakacji. Do następnych wakacji. A o nadchodzących, najbliższych wydarzeniach opowiedziała Państwu pani Magdalena Banasiak, adiunkt Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Bardzo zapraszam na te wszystkie imprezy. Zachęcam też do zajrzenia na stronę internetową muzeum. I na naszego Facebooka. Na Facebooka, gdzie wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane. Zapraszamy Państwa już za 3 dni na otwarcie wystawy.
Później za tydzień zapraszamy 17 na rodzinną niedzielę do muzeum. Następnie na kolejne otwarcie wystawy 20 września. Na weekend seniora, to coś dla seniorów. A 30 września na zakończenie miesiąca zapraszamy na Zajazd Szlachecki, imprezę historyczno-widowiskową do Gołodczyzny. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w studio. Moim gościem była pani Magdalena Banasiak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam państwa na kolejnego gościa dnia, który już jutro tradycyjnie o 13:10. Moim gościem będzie pani Teresa Kaczorowska. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.